1934 rok. 88 lat temu. Proszę posłuchać. Drogi mój Marysiek, wczoraj już w nocy nadeszło auto pocztowe i dostałem twój kochany list numer 115. Chciałem zaraz odpisać, ale i tak jadę w niedzielę do stolicy i tam latam, więc tylko załatwiłem pocztę do Kapsztadu, to jest do mego sekretarza i do konsula. To powiększenia, które mi przesłałaś w dwóch przesyłkach, przerzuciłem i wybrałem 23 sztuk dla Kapsztadu. Ciekaw jestem, wiele ich pójdzie. Byłem pewny, że poczta przyniesie mi jakieś wieści z Kapsztadu, ale nie. Pan Wiśniewski prawdopodobnie sprezentuje mi jednego konia. Odradza mi jechać osłami, mówi, że nie dam sobie rady, a na porobka mi nie stać. Naturalnie jeden koń nie starczy, muszę mieć co najmniej dwa konie. Oj, wiesz, chwilami ani nie chcę o tej całej konnej estafadzie myśleć, którą porządnie nadwyręży małą kieszeń. A czy dam radę sobie z końmi? Ja taki mieszczuch i od razu wpuszczę się zapuścić wypada? Ale wierz mi, Maryś, że to nie fantazja, nie przyjemność. Jednak sił mi na rower już brak, a przede mną taki szmat puszcz dzikich, bezdroży. Ledwo z Kapsztadu jechałem tych pierwsze 1000 mil. Zresztą rower popsuty. Ostatnią setkę mil szedłem i tak pieszo. A tak to strasznie męczy, serce się czasem urwać. Gospodarz mój prenumeruje Kurier Poznański, Tęczę, Ilustracji i Przewodnik Katolicki Pomyśl. Już 3 tygodnie dzienników tu nadeszło, odkąd przyjechałem, a zaledwie mały artykulik znalazłem w Kurierze Poznańskim, o którym w poprzednim liście wspominałem. To już więcej niż świństwo, ani nie wiem, co myśleć o tym. O Boże, żebym ja mógł raz na miejscu zarobić tyle, żeby wam posłać pieniądze, tak żeby mi obrzydła już ta łaska redakcyjna. W każdym numerze Kuriera Poznańskiego są artykuły podróżnicze jakichś pań, takie bezbrzeźne, nudne, głupie, a nawet śmieszne. A na moje miejsce nie ma. Tak z moim odpoczynkiem. Nerwy w szczępach, trosk bez liku. Sił trzeba i polotu myśli. A jakbym nie miał mózgu w głowie. Obrzydliwy świat. Zwłaszcza gdy czyta dzienniki, dowiaduje się o tej politycznej agonii mordejszej polityki europejskiej. Mord, mord, zabójstwo, napad. Obozy koncentracyjne, bełkarze, różnego rodzaju kariblu i korory zwierzęta, niewolnicy, umundurowani bandyci, którzy dla trochę zupy są gotowi lać krew bratnią i popełnią zbrodnie wszelakie. Myśl o stosunkach panujących w Polsce i w Europie w ogóle pozbawia chęci pośpiechu. Czy ja cierpię taki stan rzeczy? Ja chcę pracować, gaczę wszelkimi partiami, bo żadna nie pragnie dobrobytu dla wszystkich obywateli, ale dla partii. Do czego te stosunki doprowadzą? Oświata ludu dokona cudu. Ha, ha, to cud, że ludzie niby oświeceni są bandytami, skrycobójczo napadają się wspólnie, a w imię miłości bliźniego rozpętują pogromy na Żydów, nawet ci, którzy mówią, że są wyznawcami Chrystusa. Szukają dróg zbawienia ludzkości, a nie chcą jej znaleźć. Budują pomniki Bogu i kościoły, a miliony ginie z głodu. Litują się nad Murzynami, ewangelizują Afrykę i Azję, a w Europie rozkwita pogaństwo wyrafinowane oświatą i postępem. Gdy myślę o rzeczywistości, uginam się pod jej ciężarem. Polityka. Patrz na Stefana. Skał zapalony, zwariowany sokół. Teraz znowu strzelec, jutro, gdzie trzeba będzie chleba, pójdzie do bojówki komunistycznej, czy innej jakiejś. Świat pustką stoi. Pracy dużo wszędzie, nawet w Polsce można bez munduru strzeleckiego też na chleb zarobić. Trzeba chcieć. A ludzie zatracili samodzielność, chcieliby tylko żyć jak koń przy żłobie. Gdy masa bezrodocznych, te duże miliony zażądały otwarcia granic i pracy, znaleźliby. A tak w mundurze jeszcze lepiej. Podpierają partie, mordują się, przymierają głodem. Niech żyje Mussolini, Hitler czy pan P. Afryka jednak milsza od Europy, a Murzyn od niego o niebo mądrzejszy od Europejczyka. Murzyn nieco dzień, chodzi nagi nawet, ale nie nosi munduru szwedzkiego czy bojówkowych koszul. Jest naturalnym Murzynem, a nie białym Murzynem. Ja marudzę, Maryś, prawda? Ale wybacz. Duszę się od nadmiaru uczuć. Chcę ci tylko przedstawić stan mych myśli, abyś mnie lepiej zrozumieć mogła. Wiesz, kocham swoją pracę, to co w Polsce się dzieje i zresztą w całej Europie, wyklucza ją nie dla mnie. Jestem bowiem człowiekiem o silnych przekonaniach dla takich miejsca w kraju. Szalony świat obrzydł mi tak bardzo. Dziękuję.